Rozdział 20. Izraelici, cała społeczność, ruszyli z Kadesz i przybyli pod górę Hor. Na górze Hor, leżącej na granicy ziemi Edom, przemówił Pan do Mojżesza i Aarona. Aaron zostanie przyłączony do swoich przodków, gdyż nie wejdzie do ziemi, którą dam synom Izraela, dlatego, że sprzeciwiliście się memu rozkazowi u wód Meriba. Weź Aarona i syna jego, Eleazara, i przyprowadź ich na górę Hor. Tam niech zdejmie Aaron swoje szaty, a ty ubierzesz w nie jego syna, Eleazara. Aaron zaś będzie przyłączony do przodków. Tam on umrze. Mojżesz postąpił według rozkazu Pana i weszli na oczach całej społeczności na górę Hor. Mojżesz zdjął z Aarona jego szaty i przeodział nimi jego syna, Eleazara. Aaron umarł na szczycie góry, a Mojżesz z Eleazarem zstąpili na dół. Skoro dowiedziała się cała społeczność, że Aaron umarł, opłakiwał go dom Izraela przez 30 dni. Witam serdecznie na kanale Zakochanej w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Edom bezpodstawnie odmówił Izraelitom możliwość pokojowego przejścia przez ich ziemię. Izraelici pokornie obeszli terytorium Edomu i dotarli do góry Hor, którą niektórzy umieszczają w górach Dżeber Harun, dość wysokie, bo sięgające aż 1400 metrów nad poziomem morza. Ale hebrajskie określenie Hor HaHar dosłownie oznacza góra góry i należy ją raczej interpretować symbolicznie jako hiperbola. Aaron uczestniczył w procederze uderzenia skały przez Mojżesza w Meriba, kiedy miał do niej przemówić i wyprowadzić z niej wodę żywą. Dlatego Aaron podzieli los Mojżesza i również nie wejdzie do ziemi obiecanej. Inaczej niż w przypadku Miriam, śmierć Aarona jest spokojna i zgodnie z rytuałem Aaron przekazuje swoje ubrania arcykapłana swojemu synowi Eleazarowi, bo kapłaństwo aaronowe jest dziedziczne i tylko jego potomkowie mogą zostać kapłanami. Aaron na równi z Mojżeszem należy do początków, do narodzin ludu wybranego, do mitycznego czasu pustyni. Mojżesz i Aaron od początku Księgi Wyjścia działają solidarnie. Byli solidarni w dobrym przy ich pojedynku z Faraonem i plagach egipskich, ale byli też solidarni w złym, w Meriba, w miejscu próby. Dlatego zaliczają się do pierwszego pokolenia winnych Izraelitów, którzy nie weszli do ziemi obiecanej. Mojżesz i Aaron zostali na poziomie mentalnym pierwszej próby w Meriba z 17 rozdziału Księgi Wyjścia. Nie wykorzystali 40 lat pobytu na pustyni do wzrostu duchowego, zamiast tego usiedli na laurach i stali się zadufani w sobie. Druga próba w Meriba nie była zwykłym powtórzeniem pierwszej próby. Była chrztem zaznaczającym rozpoczęcie kolejnego etapu rozwoju. Śmierć Miriam zaznaczyła koniec dzieciństwa dla ludu wybranego. Izraelici mają przejść do stanu dorosłego i przestać wszystkiego oczekiwać od Mojżesza. W dorosłym życiu nie ma już stale dostępnej karmicielki. Odtąd wszystko, czego Izraelici potrzebują, będzie im udzielane za pośrednictwem sakramentów ołtarza, a więc za pośrednictwem kapłanów. Ściśle mówiąc, za pośrednictwem słów sakramentalnych wypowiedzianych przez kapłanów. Właśnie dlatego przy drugiej próbie w Meriba Bóg poprosił Mojżesza i Aarona o przemówienie do skały. Obaj mieli przemówić i to przy pomocy laski Aarona, zaznaczając tym samym nowy etap w rozwoju duchowym wspólnoty. Zamiast tego
Mojżesz po staremu wziął swoją własną laskę i sam dwukrotnie uderzył w skalę, tak jakby mógł cokolwiek uczynić własną siłą. Co prawda, efekt został osiągnięty. Bydło i ludzie napili się z tego źródła, ale nie była to woda żywa, która zgodnie ze słowami Jezusa do Samarytanki miała być źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Przed śmiercią Aaron został obnażony ze szat kapłańskich, co chrześcijanie interpretują jako zapowiedź o roli arcykapłańskiej Mesjasza. Jezus Chrystus został z szat obnażony przed ukrzyżowaniem i umarł poza obozem na górze Golgota, która w rzeczywistości jest małym wzniesieniem, tak jak Aaron umarł na górze Hor, która w rzeczywistości jest górą symboliczną. Możemy też się na tej podstawie domyślać, że Aaron był powołany do umierania w Jerozolimie, co zostało dopełnione w Jezusie Chrystusie, prawdziwym i wiecznym arcykapłanie. Zamykamy 20 rozdział Księgi Liczb, który rozpoczyna drugą połowę tej księgi. Ten rozdział był bogaty w wydarzeniach i jest zwrotny w całej historii zbawienia, podobnie jak przekroczenie Morza Czerwonego było zwrotne dla pierwszego pokolenia Izraelitów. Tamten okres był nacechowany obecnością Miriam oraz duchowej skały dającej wodę przez cały okres pustyni i ustanowienia kapłaństwa. Niniejszy rozdział stanowi jakby rozwiązanie całej tej fabuły i wejście w kolejny etap. Ciąg dalszy tekstu będzie obfitował w różnych ciekawych przygodach, które będziemy śledzić z zapartym tchem. Póki co życzę owocnego słuchania. Izraelici, cała społeczność, ruszyli z Kadesz i przybyli pod górę Hor. Na górze Hor, leżącej na granicy ziemi Edom, przemówił Pan do Mojżesza i Aarona. Aaron zostanie przyłączony do swoich przodków, gdyż nie wejdzie do ziemi, którą dam synom Izraela, dlatego, że sprzeciwiliście się memu rozkazowi u wód Meriba. Weź Aarona i syna jego, Eleazara, i przyprowadź ich na górę Hor. Tam niech zdejmie Aaron swoje szaty, a ty ubierzesz w nie jego syna, Eleazara. Aaron zaś będzie przyłączony do przodków. Tam on umrze. Mojżesz postąpił według rozkazu Pana i weszli na oczach całej społeczności na górę Hor. Mojżesz zdjął z Aarona jego szaty i przyodział nimi jego syna, Eleazara. Aaron umarł na szczycie góry, a Mojżesz z Eleazarem zstąpili na dół. Skoro dowiedziała się cała społeczność, że Aaron umarł, opłakiwał go dom Izraela przez 30 dni.